Proszę Państwa, jeszcze kolejną taką ważną, istotną datą i wydarzeniem było spotkanie komitetu z księdzem biskupem Krzysztofem Zadarko i nastąpiło to po odrzuceniu przez pana prezydenta tych naszych ofert co do miejsca, a także niezaakceptowaniu przez pana prezydenta i Radę Miasta propozycji, którą złożyliśmy jako komitet, a była wykonana przez pana Majdę. I na tym spotkaniu z panem biskupem, z księdzem biskupem, przepraszam, żeśmy dyskutowali, w jakim kierunku powinniśmy pójść i jak ten pomnik mniej więcej powinien wyglądać, jakie treści powinien mieć ze sobą. Także na tym spotkaniu byli artyści rzeźbiarze. Był pan Wiśniewski, był pan Szostało i nie pamiętam w tej chwili nazwisko, był też z Warszawy artysta, ze Stowarzyszenia Artystów Plastyków. I na tym spotkaniu powstała pewna myśl, jakby to miało wyglądać i żeśmy jako komitet zlecili obydwu panom artystom, plastykom, rzeźbiarzom wykonanie projektów, czy raczej to nie są jeszcze projekty, tylko koncepcji pomników i oni się wyrazili zgodę na zrobienie tego nieodpłatnie do tego momentu. Co jest bardzo ważne dla nas przy Społecznym Komitecie. I na dzień dzisiejszy, jak Państwo za chwilę zobaczycie, takiej propozycji otrzymaliśmy. Dostaliśmy 3 propozycje od pana Szostały i chyba 4 propozycje od pana Wiśniewskiego. I z tych propozycji żeśmy wybrali tą jedną, która została zaakceptowana na dzień dzisiejszy już przez pana prezydenta, łącznie z miejscem, które przed chwilą Państwu demonstrowałem. Ja może powiększę. Pomnik będzie składał się jak gdyby z takich dwóch podstawowych elementów, umieszczony na takiej drodze, która będzie właśnie umiejscowiona między dwoma tymi chodnikami, które wcześniej pokazywałem. I pierwszy obelisk będzie pokazywał właśnie Katyń z żołnierzem odwróconym twarzą do tej ściany kamiennej, ze związanymi rękoma z tyłu drutem kolczastym. I to będzie przedstawiał Katyń. Natomiast drugi element, oddalony około 3 do 5 metrów, jak mówi plastyk, będzie ukazywał Smoleńsk. I także będzie ten element oddalony około 30-40, ten element rzeźby takiej, oddalony od wyrazu 20-30 cm od tego obelisku, na którym będzie napisane Smoleńsk. On ma według artysty przedstawiać płomień palący się taki, łącznie z taką myślą, że kiedyś tam można będzie umieścić palnik gazowy, żeby to się także paliło, żeby to było, może nie cały czas, ale w momencie przynajmniej jakiejś tam uroczystości, żeby to mogło także się palić. Na ścianach tylnych tych obelisków chcemy umieścić jakieś krótkie napisy nawiązujące do tych zdarzeń, które miały miejsce, tragicznych zdarzeń. Jeżeli chodzi o Smoleńsk, to jest taki pomysł już komitetu, żeby umieścić ten sam napis, który jest na tablicy, która została umieszczona w kaplicy. A co do Katynia, to chcemy podać wszystkie miejscowości, daty, ilość oficerów, która tam została zamordowana, ale jeszcze dokładnie sprecyzowanej informacji nie mamy na dzień dzisiejszy. Dziękuję bardzo. Jeżeli macie Państwo pytania, to bardzo proszę. Czy to jest wybór spośród 3 propozycji autorstwa pana Szostały, czy...? Nie, to jest wybór pana Wiśniewskiego. Bo to jest ten projekt, który Państwo teraz to oglądacie, to jest projekt pana Wiśniewskiego. Rozumiem. Jeżeli można tu dodać, to myśmy się spotkali 7 października w małej sali konferencyjnej Urzędu Miasta. Zaprosiliśmy na to spotkanie cały komitet nasz, również władze naszego miasta, więc pana prezydenta Janusza Gromka, pana przewodniczącego naszej Rady Miasta, pana Ryszarda Szufla. I tam w pewnym sensie
chcieliśmy uzyskać również opinię władz miasta. No i zdecydowaliśmy się później, więc i na tym spotkaniu 7 października zapadła decyzja, że przyjmujemy tę koncepcję, tą, którą Państwu przed chwilą została zaprezentowana. Inne koncepcje oczywiście są bardzo atrakcyjne, z tym tylko to się liczy, że inne koncepcje to są stosunkowo drogie, nawet do 200 tysięcy jest to suma powalająca, więc... A tu jakie pieniądze wchodzą w grę? Z takich wstępnych rachunków, które nam przedstawia, nawet nie rachunków, tylko takie wyliczeń krótko, ale on dokładnie też jeszcze nie wie, ale to może kosztować między 50 a 70 tysięcy złotych. Tu dodam jeszcze, że pan prezydent na tym naszym spotkaniu, o którym przed chwilą kolega tu mówił, zadeklarował, że kostkę, która będzie potrzebna do wybrukowania tej ścieżki, mówił, że jest w stanie nam tą kostkę udostępnić, że taką posiada gdzieś w mieście. Zdemontowaną z innych ulic czy coś takiego. A jakimi pieniędzmi teraz dysponuje komitet? Czy macie państwo? Nie, na dzień dzisiejszy w ogóle nie robiliśmy żadnych zbiórek. Dopóki nie wypracowaliśmy tej koncepcji, nie chcieliśmy na ten temat rozmawiać, a przede wszystkim chodziło także o to, żeby była ta koncepcja uzgodniona z miastem. Nam zależy na tym, żeby ten pomnik, tak jak tu kolega na wstępie mówił, łączył, a nie nas dzielił. Stąd jest to połączenie z tym, między innymi Katynia, umieszczenie tutaj także Katynia. Druga sprawa, że jest iluś jeszcze mieszkańców koło brzegu, potomków osób, które tam zginęły, więc ja myślę, że to też jest warte odnotowania i coś takiego powinno w naszym mieście stanąć. To jeszcze trzeba nadmienić, szanowni państwo, nie zapominajmy o naszej świętej pamięci pośle Sebastianie Karpiniuku, bo to jest też jak gdyby jeden z elementów KLO, tego, że chcemy tu upamięcić nie tylko powiedzmy wszystkie ofiary, ale osoby, która od nas w naszym imieniu leciała do Smoleńska, żeby oddać hołd pomordowanym w Katyniu. Czy państwo myślicie o jakimś terminie, w którym chcielibyście może, albo planujecie, że byłby najlepszy na odsłonięcie tego pomnika? To znaczy, my mamy takie plany, czy one się uda zrealizować, to zależy też również, myślę, że mogę to powiedzieć, od Państwa pomocy, bo jeżeli Państwo przychylnie pomożecie nam tą sprawę przekazać społeczeństwu z ideą, to myślę, że odzew będzie szerszy. Naszym planem jest, żeby ten pomnik mógł być oddany w 5. rocznicę katastrofy smoleńskiej. Planują Państwo zbierać pieniądze? Jest jakiś pomysł jak? Czy na konto? Czy... Proszę Państwa, jutro jest już zwołane posiedzenie całego społecznego komitetu, który będziemy chcieli przekształcić w stowarzyszenie i to stowarzyszenie w ten czas zarejestrujemy w sądzie, i to musimy zarejestrować go w sądzie rejestrowym. Dlatego, żebyśmy mogli właśnie pozyskiwać środki zewnętrzne i planujemy między innymi właśnie zbiórki pieniędzy na terenie miasta i nie tylko, w postaci cegiełek, jakieś cegiełki chcemy także zorganizować. Myślę, że jakieś koncerty, jakieś spotkania, na których też byśmy mogli ewentualnie pozyskiwać. No i oczywiście podstawa, no to szukać ludzi dobrej woli, majętnych, takich, co prowadzą chociażby na przykład firmy w Kołobrzegu, bo tu jest sporo rzeczy, które niekoniecznie wymagają pieniędzy, wymagają także pracy, więc niektóre firmy, na przykład budowlane kołobrzeskie, które nam są przychylne, myślę, że nam pomogą. Już pierwsze, zresztą takie deklaracje mam, na przykład podświetlenie czy wyłożenie kostki, to na pewno znajdziemy ludzi, którzy nam to pomogą zrobić i to w ten czas także obniży znacznie koszty. Ale na początku oczywiście pierwsza rzecz to wykonanie tego projektu, czyli zarejestrowanie stowarzyszenia. Jak zarejestrujemy stowarzyszenie, to jak Państwo wiecie, to sąd rejestrowy na to ma 3 miesiące, ale mam nadzieję, że to uda się szybciej. To w ten czas dopiero możemy regony i inne rzeczy pozałatwiać i w ten czas dopiero będzie konto. I mam nadzieję, że do końca tego roku nam się uda to te wszystkie proceduralne rzeczy przeskoczyć i od następnego roku byśmy dopiero w ten czas zaczęli zbiórkę. A wcześniej nie chcieliśmy tego robić z takiego powodu, że chcieliśmy mieć najpierw wypracowane i pokazać społeczeństwu, co chcemy zrobić, jak ma ten pomnik wyglądać. Chcemy, żeby to było akceptowane i dlatego to może długo trwało, chociaż zależy, jak się ten czas mierzy. Moim zdaniem i tak nam w miarę szybko się udało
dojść do porozumienia w takim szerokim tego w takim spektrum czy tego pojęcia, bo pogodzić w niektórych rzeczach, jak przy tym, co się dzieje w tej chwili w skali kraju, to uważam, że nam się udało to bardzo łatwo i dość szybko. Tu mamy sporą przychylność i prezydenta w tej chwili miasta, i przewodniczącego rady. Wypowiadali się na temat tego pomysłu bardzo ciepło. Z marmuru będą te... Nie, te płyty będą granitowe i pomysł jest taki, żeby nie był szlifowany, tylko żeby właśnie był... Chropowata taka, przypalana wręcz. Jeżeli ktoś z Państwa będzie chciał te wszystkie informacje, łącznie ze zdjęciami, to proszę o tutaj albo maila wpisać, albo dać mi wizytówkę, to ja Państwu prześlę te informacje. A jak szybko Pan może przesłać? No. Wrócę do domu i ze swojego maila natychmiast będę przesyłał. Zależy na czasie. Także jak tylko wrócę, to... Jeszcze jedna może Państwu uwaga, chcę powiedzieć, że również jedną z naszych tutaj przemyśleń i również podejście do tego całego projektu była pewna oczywistość, prawda, niekwestionowana, że pamięć zarówno o wydarzeniach z naszej historii, te tragiczne, jak powstanie narodowe, czy chociażby katastrofa smoleńska, jak również te wydarzenia w sensie chlubnym naszych dziejów, jak chociażby Bitwa Warszawska, czy Wiktoria Wiedeńska, pamięć o tych wydarzeniach naszej wspólnoty narodowej jest fundamentem naszej tożsamości. To jest jedno z motto, które nas tutaj również w jakiś sposób mobilizowało, czy motywowało do takiego działania. Bardzo prosimy, jeżeli są jeszcze pytania z Państwa strony, to prosimy. Jeżeli nie ma pytań, to dziękujemy. Wybór trudny, emocje duże podczas wyboru. Generalnie 7 koncepcji, tak? Dobrze było? 7 koncepcji, tak. Znaczy, spore. Tak. Ja chcę też powiedzieć jeszcze tutaj, przepraszam, że wejdę, że no, wielki ukłon wobec artystów, którzy poświęcili naprawdę dużo swojego czasu, bo Pan Szostało przedstawił kilka projektów, które wymagały czasu. Pan Wiśniewski również i zarówno projekty Pana Szostały, jedne mniej lub bardziej, bardzo nam pasowały, tak są również Pana Wiśniewskiego, ale po burzliwych dyskusjach, gdzie braliśmy różne rzeczy pod uwagę, kształt pomnika, idea, symbolika, również cenę, no wybór został dokonany tak, jaki został dokonany. Ja myślę, że ten pomnik, jak Państwo widzicie, fajnie oddaje, no to brzydkie słowo, ale oddaje to, o co nam chodziło. Jest to surowy granit, prosta kolorystyka, prosta symbolika, teksty, jak już Państwo wiecie, kolega ale wspomniał. Ale ta sylwetka, przepraszam, naturalnej wielkości. Naturalnej wielkości żołnierza, który został zamordowany w Katyniu. Ja może, nie wiem, czy ja precyzyjnie jeszcze to powiedziałem, bo to będą dwie te płyty. Jedna płyta będzie przedstawiająca Katynia, tu druga. Od tamtej strony będzie Smoleńsk. Jak będziemy nachodzili, to będziemy wchodzili najpierw na Katyń, dalej idziemy, czyli to będzie takie dość interaktywne, czyli ktoś musi przejść i napisy będą odwrotnie. Tu będą dotyczyły Katynia na tej Smoleńskiej, na plecach Smoleńskiej i odwrotnie z drugiej strony będą dotyczyły Smoleńska na Katyńskiej. Także jak będzie szedł, to będzie miał tą nazwę Katyń i czytał będzie sobie to co dotyczy Katynia i odwrót, w drugą stronę. Czyli to będzie odległość między tymi dwiema płytami w granicach od 3 do 5 metrów. Jeszcze dokładnie nam tego nie określił. A wysokość tych płyt? Tych około 3 metrów. Czyli to będzie naturalne, jak widzicie Państwo, naturalnej wielkości żołnierz i ponad nim jeszcze jest sporo tego, także to będzie około 3 metrów. Szerokość chodnika mniej więcej około 6 metrów. Ten płomień, jak rozumiem, z drugiej strony się będzie znajdował. Tak, jak ten żołnierz tutaj się znajduje, to za tamtą płytą będzie właśnie ten płomień. Jeszcze jakieś pytania co do samej sytuacji pomnika? Czy jest jakaś